1% wszystkich heterów jest już zablokowanych na Ethereum 2.0. Stimulus w Stanach Zjednoczonych jednak chyba będzie już drugi, czy to wpłynie na cenę bitcoina. Dodatkowo, Europejski Bank Centralny chce jednak chyba wprowadzić cyfrowe euro. Bitcoin odbija się od górnej, dolnej bandy, i na razie nie wiadomo. A dodatkowo zadamy sobie pytanie, co się stało z tonem od telegrama. Cześć z tej strony, Mike. Witam i zapraszam na kolejne Crypto News Light. To już 121 odcinek. Jak zwykle wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. A w podsumowaniu informacji o wielkim konkursie, dzisiaj ruszamy! Bitcoin, Pelorki, Tomasz, Sawczak. 1% wszystkich monet Ether jest już w Ethereum 2.0. Buterin jest zadowolony z imponujących wyników. Umowa depozytowa Ethereum 2.0 od rozpoczęcia fazy 0 aktualizacji tydzień temu nadal przyciąga aktywa stakerów na bardzo dobre wyniki. Zwróć uwagę, nawet sam założyciel Vitalik Buterin tu jest informacja. Jeżeli my sobie szybko, zajrzymy na kontrakt, jak gdzieś tutaj mam zapisanego w swoich skrótach, Gdzież jest ten mój kontrakt, aż mi się zapodział. Czyżbym go, czyżbym go usunął? Dziwne by to było, żebym usunął, chyba w analizie rynku to było. Powiem Wam, aż dziwię się, że, aż dziwię się, że usunąłem to, no może nie usunąłem, dobra spróbujmy ether scan i tutaj to jest kontrakt adres, to będzie to. Tak, 1 321, dodam, żebym jeszcze obserwował, nie wiem dlaczego tego nie było. Także słuchajcie, zablokowanych jest ponad milion eterów, to już jest ponad 1% wszystkich eterów w sieci, przez co cena etera, jak wygląda cena etera, cena etera 588, czyli troszeczkę spadła rynek nam się zaczerwienił. Cóż można powiedzieć, to dopiero faza 0 na spokojnie, przechodzimy sobie dalej Europejski Bank Centralny rozważa wprowadzenie cyfrowego euro, tak pisze Arkadiusz, już jak na łamach komparika rynek kryptowalut zauważalnie zyskuje w ostatnim czasie popularność o czym świadczyć mogą, chociażby niedawne wzrosty notowań bitcoina, w minionym tygodniu informowaliśmy także, że Szwajcarski Bank Centralny z powodzeniem zakończył testy wykorzystywania pieniądza cyfrowego no i teraz EBC oczywiście chce wprowadzić cyfrowe euro w połowie 2021 roku, Eurosystem rozważy czy należy uruchomić cyfrowy projekt Euro. No, nagle się obudzili. Zobaczymy, jak to wpłynie na inne waluty. Przechodzimy sobie dalej. Nowa propozycja stimulusa zyskuje wsparcie, podczas gdy pra, twórcy prawa chcą przepchnąć drugi stimulus, dla, aby pomóc Amerykanom. No, pomóc tak zwiększyć tylko inflację. Słuchajcie, zobaczcie, dwa nowe stimulusy zostały zaproponowane, a tutaj prawodawcy dalej chcą przepchnąć drugi stimulus czek, aby pomóc Amerykanom. Zobaczcie, speaker Nancy Pelosi, a także lider Soja tej solidarności, chciałem powiedzieć, senatu Mitch McConnell chcą dodać dodatkowe stimulusy do istniejącego bilu, ale musi być przepchnięty przed 11. 11 grudnia, zostało im tak naprawdę 4 dni. Poprzedni stimulus napędził oczywiście Napędził oczywiście bardzo mocno cenę Bitcoina, bardzo wiele osób zainwestowało w Bitcoina, w złoto, w akcje i tak dalej. I zobaczcie tutaj kompromis 908 miliardów w takim pakiecie ma być tutaj zarówno przez GOP, a przez demokratów. 300 milionów tygodniowego zobaczcie federalnego benefitu dla bezrobotnych, 160 miliardów tu 300 dolarowy, 160 miliardów na pomoc jakimś stanom, a także lokalnym, kolejne 288 miliardów dla małych biznesów, a także Paycheck Protection Program, i tak dalej, i tak dalej. No. To tylko tyle spowoduje, że dolar bardzo mocno straci na wartości, no ale cóż, to nic nowego. Dolar i inne waluty Fiat cały czas tracą, przechodzimy sobie dalej. Bitcoin najprawdopodobniej pozostanie w tym zamknięty w widełkach, w kanale, aż przełamie ten kluczowy poziom. No i teraz pytanie, co tu jest tym kluczowym poziomem? Jeden z analityków wierzy w to, iż kluczowym poziomem jest przełamanie powyżej 19400. Jeżeli spojrzymy sobie na te kreseczki, no to 19,400 już było nawet wczoraj, jakoś chociaż 405 chyba było. Ja tu wcześniej wyrysowałem taki trójkąt, który już usunąłem, tu drugi trójkąt wyrysowałem, z którego żeśmy, żeśmy wyszli górą. Wszystko wyglądało pięknie, ale żeśmy wrócili do trójkąta, To tak naprawdę formuje nam się drugi trójkąt. No i te wyjaśnienie że może nam się pociągnąć nawet do tego miejsca. Czyli nawet do 10 grudnia. Parę dni zostało. Zobaczymy, co to będzie. Czy może zejdziemy niżej. Tu mamy oczywiście ostatnio lokalny dołek 18400, wcześniej ten dosyć niski 18100. Zobaczymy. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Dogecoin dalej jest bardzo byczy. Pomimo bardzo mocnego spadku. Zobaczmy, jak ten nasz Dogecoin, czy DogiCoin, zależnie jak to nazywa. Ja wolę Dogecoin. 49. Miejsce na rynku, słuchajcie, w ciągu miesiąca zysko 25%, w ciągu roku stracił do bitcoina 37%, ale zysko 52% do dolara. No i weźmy sobie ostatnie 30 dni. Oczywiście mieliśmy wystrzał tutaj na poziom nawet 22 Satoshi, aby spaść oczywiście niżej 18, 18 Satoshi. Według analityków Dogecoin wyłamał się ze spadającego klina jakiegoś. No i teraz cena oczywiście bawi się pomiędzy wsparciem a oporem 00315 i 00429. I idzie po linii wzrostowej. Zobaczcie, wyłamanie było. No i co dalej z tym dogem? Doge jest świetny, to jest oczywiście mem waluta, waluta taka żart waluta, tak bym powiedział. Powstała po to, aby zrobić satyrena na Bitcoina. Coś mi tutaj widzę, że się chyba Dźwięk rozjechał, chociaż może niekoniecznie. Zobaczmy, jakie mamy ustawienia dźwięku. Dobra, wygląda na to, że dźwięk, że dźwięk nam się jednak nie rozjechał. Cóż można więcej powiedzieć? No, Dodge bardzo szybki, bardzo tani do przesyłania. Chyba każdy Dodge zna. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, co się stało z tonem? Co się stało po tym, jak Telegram porzucił tona? Oczywiście jest to QA, którego Wam nie będę tutaj tłumaczył. Co się stało po tym, jak Telegram opuścił Tona, zebrała się razem społeczność i uruchomiła Freeton, który bazuje oczywiście na, niezależnie na technologii. Zobaczcie, pierwsza wersja de deklaracji decentralizacji została stworzona inni zaczęli dołączać do projektu coraz więcej członków, komentować, twitować i tak dalej. I teraz pytanie, czy, zobaczcie, czy ta aplikacja Telegram dalej jest? Nie. Już nie ma, porzucony są projekt. Teraz co zainspirowało Friton to be formed i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie poczytać, co się dalej dzieje, ale niestety no zebrali z rynku kasę kupili za to kiełbasę no wywalili ludzi po prostu ja powiem wam szczerze że przez chwilę naprawdę wahałem się to gdzieś w jakichś starych newsach czy w starych live'ach możecie się zobaczyć ja się wahałem zastanawiałem się czy we wziąć tego na czy nie, te tokeny gram i co, i gówno z tego wyszło. Ja powiem Wam szczerze, ja już naprawdę bardzo, ktoś będzie musiał się postarać, żebym jak gdzieś z jakimiś panami z za wschodniej granicy w ogóle chciał mieć cokolwiek do czynienia. Przechodzimy sobie dalej. Światowe rządy zgadzają się, że bardzo ważna jest regulacja krypto. Jest to oczywiście na spotkaniu grupy G7. Jest ogromne wsparcie w grupie G7, jeśli chodzi o potrzebę regulowania cyfrowych aktywów. Ministrowie i Gubernatorzy, tak, governors, potwierdzili wsparcie G7 we wspólnym komunikacie, jeśli chodzi o cyfrowe, oczywiście, aktywa. To zostało wypuszczone w październiku. No i teraz pytanie: co się będzie dało? Co się będzie działo dalej? W tym, no nic, poza tym, że CFTC dojechał Bitmexa. Tam jest oczywiście bardzo mocno e, bardzo mocno zaangażowane banki centralne, międzynarodowy fundusz walutowy, ale zobaczcie, że libra Facebooka, która zmieniła się w Diem, e, mówią oni jako wilk w owczej skórze, tak. <laughs> Covid im też trochę namieszał. No i zobaczymy, no na razie plotki o tym Mnuchinie się chyba nie potwierdzają, spokojnie popatrzymy, tak naprawdę oni se mogą tam nasrać na rzadko. Przechodzimy sobie dalej. Po uruchomieniu wersji 2.0, BLOCKSTACKowe STXy mogą być dostępne w Stanach Zjednoczonych, free to trade in the US. Blockstack przetransformował swój token STX. Dla rejestracji papierów wartościowych do statusu commodity, czyli do statusu jakiegoś tam towaru wartości. I już w tej chwili e, zmienili się z security na non security, e, przynajmniej z punktu widzenia amerykańskich regulatorów. E, taki blok na poście opublikował zobaczcie CEO Blockstaka, czyli Munip Ali. Opublikował legalne, jakieś tam prawnicze memorandum, w którym firma uważa, że STX już nie kwalifikują się jako papiery wartościowe. No zależy im bardzo mocno na wejściu na rynek amerykański, żeby nie zostać dojechanym przez amerykańską e, tą agencję SEC. A o tak oczywiście więcej na kanale Dzienna Dawka Dyskomfortu, czyli u Andrzeja. Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie, że Tim Bidena napędzi rolę kryptowalutową w amerykańskiej infrastrukturze, tak przynajmniej twierdzi e, CEO Aler. Tak, Circle CEO Aler. To Aler, to jest kto? Ten pan się Aler nazywa. Aha, Jeremy, czyli CEO Circle Aler. Ten pan się nazywa Jeremy Aler. Wypowiedział się oczywiście w Boxie CNBC w poniedziałek i uważa, zobaczcie, myślę, że ten będą oni e, bądź co bądź wspierali kryptowaluty, ponieważ to jest infrastruktura, jest ogromną szansą dla tak, jak, tak wielką, jak na początku był komercyjny internet, internet e, i będą oni skoncentrowani na zmianach infrastruktury, aby uczynić Amerykę bardziej competitive, czyli bardziej taką konkurencyjną. O, takie, tego słowa mi brakowało, to się oczywiście on wypowiedział też na Twitterze. No, wiecie... Jak zaczynają rządzić socjaliści, to mokry sen bitcoinowców się zniści. Bitcoin będzie po milion dolarów. Pytanie tylko. Czy nie wybuchnie w, stanie wiec, w Stanach więcej pożarów? Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Skawera kiedyś złapali, w więzieniu go trzymali, a teraz sąd go skazał. Na 5 lat więzienia, bez picia i jedzenia paryski skąd sąd skazał Aleksandra Winika na 5 lat w więzieniu. Oczywiście zainteresowani jego ekstradycją i, i są zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie. Zgodnie z raportem przez Nowa Jagazita. Gazeta. Wynik został skazany na 5 lat w więzieniu za pranie brudnych pieniędzy, a także organizację grupy przestępczej, a także fałszywe informacje itd., itd. Dodatkowo kara grzywny w wysokości 100 000 euro 121 000 dolarów. Niektóre zarzuty, zobaczcie, zostały odrzucone. No, między innymi do jakiegoś okupu ransomware typu znanego jako Loki. No, ale pójdzie do dla siedzieć. Tak, tam, gdzie powinno jest miejsce być wszystkich z kamerów. Przechodzimy sobie dalej. Fiat to crypto Partnerstwo, Fiat to Krypto rozszerza e, zasięg Abry na stopień, ponad 150 krajów. Startup Silicon Valley e, będzie teraz dostępny swoje usługi w ponad 105 krajach. W poprzednim, poprzednio było to tylko 40, dzięki e, umowom z Simplexem, Moonpayem, Bank' i Transakiem. I zobaczcie jak to określił w e-mailu do Kondesku, CEO Abry Bill Barhirt. Usługa jest podobna dla kajaku do kupowania krypto, kajak for buying krypto, oczywiście ze względu na jakiś tam travel search engine. Fajnie? Fajnie. Przechodzimy sobie dalej. Więcej inwestorów instytucjonalnych jest, oznacza, iż Bitcoin w, jest coraz bardziej credible, czyli jest bardziej i coraz bardziej wiarygodny. Tak twierdzi Jean Munster, czy Munster, nie wiem, to chyba nie z niemieckiego. E, partner zarządzający w, w firmę venture capital Loop Ventures jest kolejnym ekspertem finansowym, który rozmawia na temat Bitcoina. Stwierdzi on oczywiście, że Bitcoin stał się bia, bardziej wiarygodny. E, no i teraz zobaczcie, oczywiście ciężko jest spekulować. Czy bitcoin jest dobry, czy dobrze jest obsadać bitcoin, jeśli chodzi o ze względu na duże ruchy, ale jest już przebicie ATH, jest już oczywiście coraz bardziej wiarygodny i powrót bitcoina z poziomów 4000 do 19 216 czy nawet więcej. Dodatkowo MicroStrategy kupuje więcej, dodatkowo Grayscale kupił więcej. Ja w ogóle nie wiem, czy mam, jak znajdzie, znajdę czas, to nie zrobię wam filmu o Grayscale'u. Cóż można tutaj powiedzieć? No faktycznie bitcoin trafia do mainstreamu i prawda jest taka, że na razie historycznie, jeśli ktoś trzymał ponad 3 lata, to do tej pory nie stracił na bitcoinie. Nie było takiego okresu w historii, nawet ci, którzy wchodzili na górce, na górce gdzieś tam w 2017 roku. Naprawdę musieli mieć pecha, żeby go kupić w okolicach 20 tysięcy lorów, już teraz też są na plusie. Chociaż gdzieś tam, powiedzmy na innej giełdzie, gdzie jeszcze takie te, te 20 tysięcy, powiedzmy, jakby miał 20 tysięcy 100, to można by było powiedzieć, że już 100% ludzi jest na plusie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, guru Makro twierdzi, że RAID Bitcoina jest prawdziwy znaczący i masywny i przewiduje wzrost do, 18, do, przepraszam, do 30, 300 tysięcy dolarów w przeciągu 18 tysięcy. To jest oczywiście CEO Real Vision i bitcoinowy byk, który nazywa się Raul Paul. Uważa on, że w przeciągu 18 miesięcy urośniemy do 300 tysięcy dolarów. W swoim oczywiście wywiadzie do Kitco News sugerował, że instytucjonalni inwestorzy czekają rozkładają skrzydła, aby dostać się do Bitcoina, który już jest globalnie rozpoznawalną, rozpoznawalną marką, a także doskonale radzącym sobie niedorzecznie doskonale radzącym sobie aktywem. No, ciężko się tutaj nie zgodzić. Fajnie by było tego Bitcoina za 300 tysięcy zobaczyć, ale do takich prognoz to trzeba sceptycznie podchodzić. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, kryptoanalityk mówi, iż XRP jest gotowe do wyrżnięcia w górę. I teraz pytanie, jaki jest nowy cel według Credible Crypto? Popularny kryptoanalityk przewiduje, że ma on 82 000 followersów na Twitterze. No i teraz zobaczmy. Przełamanie XRP będzie kontynuowane, jeżeli poziom 19 000 dolarów za bitcoina się utrzyma i teraz XRP, jeżeli Bitcoin utrzyma cenę to XRP jest gotowy do ruchu z 0,61 na 1,15 zobaczcie, tak to wygląda tu jest jakaś akumulacja i niewykluczone, że tak będzie wracając sobie do rynku do coin papryki XRP jak na razie 0,59 czyli 0,61 się się nie utrzymało no nie utrzymało się tu on mówi około tak 0,61 był był generalnie, jeżeli Bitcoin przełamie się w dół, to może być spadek nawet do 0,36. No zobaczymy, no zobaczymy. Dajcie znać, jak rozgrywacie Erdogan Sparka. Jeżeli rozgrywacie, przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, kolejny, ja uwielbiam takie. Stratek, który zamienił 20 Bitcoina na 100 tysięcy dolarów, wymienia jego 5 kryptowalut, które będą jego zdaniem dobrym zakupem. No i teraz, oczywiście, zobaczmy, co on tutaj nam wymienia. No, Bitcoin, jak Bitcoin. Ethereum oczywiście, dodatkowo Chainlink, Binance Coin, a także Monero. O proszę bardzo, nie pamiętam kiedy, kiedy ktoś wymieniał Monero. Jak się ten pan nazywa? Salsa, tequila, wypij za pan tekile, od razu będziesz, twoje chwile będą bardzo miłe, tak? 57 tysięcy osób na, follow, na Twitterze, no. Ethereum, mam Bitcoina, mam Chainlinka, mam Binance Coina, też coś tam mam, Monero nie mam. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, rząd Singapuru inwestuje w blockchain. No, piękne miasto, bardzo mi się tu podobało. To budynek jakiś tutaj, zobaczcie, jakie fajne. Zainwestowali oni 12 milionów dolarów, jeśli chodzi o badania sektora blockchainowego. Takie ogłoszenie pojawiło się tutaj. Ogłosiło to Enterprise Singapore, czyli ESG. To jest rządowa agencja, która promuje rozwój biznesu w kraju, aby wspierać rozwój Singapuru. No, słuchajcie, ten program, Singapore Blockchain Innovation Program, jest to współpraca z Infocom Media Development Authority, a także National Research Foundation Singapore. I jest wspierana oczywiście przez odpowiednik polskiego KNF-u, czyli Monetary Authority of Singapore. Oczywiście chodzi o to, aby zwiększyć siłę technologii blockchain w tym kraju. No Singapur świetnie tutaj działa, jeśli chodzi o kryptowaluty. No to jest jeden z azjatyckich tygrysów swoją drogą. Także co się dziwić, przechodzimy sobie dalej. Zysk górników Bitcoina wzrósł o 48% w listopadzie, słuchajcie. 48% w stosunku miesiąc do miesiąca, w stosunku października, tak. Nagroda to wiadomo 6,25 Bitcoina. Mniej oczywiście trafia bitcoinów do górników. W październiku wydobyto około 27 tysięcy bitcoinów. Średnia cena 11 800, która odpowiada 318 milionom dolarów. Produkowali, produkowali, aż się może czasami zesrali. Słuchajcie, średnia cena w listopadzie to jest już 16,5 tysiąca dolarów, czyli już wartość wydobytych bitcoinów to jest 462 miliony dolarów, to jest o 45% więcej. No co powoduje zwiększenie? No powoduje zwiększenie to, że po, prostu, że po prostu cena bitcoina jest wyższa. Chociaż jeśli chodzi o trudność, muszę zajrzeć tutaj sobie na analizę rynku, eee, tutaj mamy na btc.com trudność. No to trudność bitcoina oczywiście cały czas rośnie i wygląda na to, że następna trudność, jak na razie wzrośnie o niecałe 0,5%. Ostatnio trudność wzrosła, zobaczcie, tu mieliśmy tą trudność, zobaczcie, w listopadzie najpierw mieliśmy spadek o 16%. No to spowodowało, że te zyski są dużo większe, później wzrost o 4%, później wzrost o 8%, prawie 9%, także jeszcze może się okazać, że będzie jeszcze jeszcze większy wzrost. Zobaczcie, to był wzrost 11%, nie? Takie korekty jak 16%. Zobaczcie, ostatnia taka korekta to była e, tutaj, zobaczcie, w marcu, kiedy było tąpnięcie covidowe. No. Przechodzimy sobie dalej. Czy zainteresowanie wzrastająca adopcja e, DeFi uczyni bitcoina, iż zwiększone zostanie ilość bitcoinów powyżej 21 milionów. Nie. To byłby koniec bitcoina. Jak dla mnie to byłby koniec bitcoina. Oczywiście tworzenie jakichś tam bitcoinów na iterze i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej. Ale tu uważam, że absolutnie, absolutnie że do czegoś takiego nie dojdzie. No i oczywiście zobaczcie, jest ogromna ilość wzrostu rynku DeFi. Jeżeli zajrzymy sobie na DeFi Pools, to ten indeks DeFi Pools, nam tu cały czas rośnie. Słuchajcie, już jest prawie 15 miliardów dolarów zablokowane, zablokowane w rynku DeFi. No i teraz jest oczywiście podobne pytanie, czy zwiększą ilość, ilość bitcoinów, tak? czy ta ilość 21 milionów zostanie zwiększona. Moim zdaniem nie ma takiej szansy, żeby, żeby ilość bitcoinów została zwiększona powyżej powyżej po prostu 21 milionów to by było zaprzeczenie całej idei bitcoina, ograniczonej ilości i tak dalej jeżeli coś takiego by się wydarzyło to jak jeżeli ten bitcoin bitcoin oryginalny zwiększa więcej jak 21 milionów, idzie w górę razy 2 czy coś to ja pierdziele, to ja wolę jednak kręga wariata Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie, Edward Snowden potwierdza, że był, miał rację od, odnośnie Bitcoina. Oczywiście to jest człowiek, który tu różne wycieki z NSA robił i tak dalej. Ma 4 miliony followersów na, na Twitterze i mówił, że dołek Bitcoina to jest oczywiście w marcu. No tak, każdy mądry jest po fakcie. Bitcoin cały czas powyżej 19 tysięcy dolarów. Bitcoin był po, 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 5, po 5 tysięcy dolarów i on oczywiście pokazał, że to jest była panika, no tu się trudno nie zgodzić, wiecie, bo to jest déjà vu, można powiedzieć, ta cena Bitcoina, spadek covidowy, przy którym ja wszedłem w Alty jak świnia w żołędzie, między innymi w XRP, w XLM, w Golema i tak dalej, to jest powtórka tego, co było, tylko tam był statyczny spadek 18, końcówka 18, początek 19, wszyscy oczywiście mówili nie, no spadnie, spadnie, jeszcze 1000, 1000 będzie, po 1000 kupuję, nie, A jeszcze inni mówili po 100, no, oczywiście Snowden tutaj twierdzi, że, że tutaj uważa, że już to był spadek, i tutaj była panika, i tak dalej, tak dalej. No, była panika, no bo Bitcoin nie był przygotowany na pandemię, której nikt za życia nie doświadczał. Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie: RTX 3080 jest efektywny, ale jednak ma zbyt dużą ilość pobór prądu w stosunku, jeśli chodzi o górników. Z tego co widziałem, to chyba Baksik wrzucał, że ma 3060 Ti, będzie testował w kopaniu. Podobno to są właśnie e, koparki e, dla górników. E, GeForce RTX 3080 e, udowodnił, że jest efektywnym wyborem kryptogórników, ale okazuje się, zobaczcie, 380, prawie 75 MHz na sekundę przy, e, przy Dagger na Hashimoto. I zobaczcie, gdy jest overclocked, to nawet 93 MHz na sekundę. To jest więcej, oczywiście, niż 2080 Ti. No ale, pobór, zobaczcie, że wszyscy patrzą na 3060 Ti. No, jak to będzie? Powiem szczerze, wkurza mnie to, bo 3080 Ti do swojego PC-80 potw... nie ma tej zwykłego. Chciałem wstawić do tego PC-Potwora, czy to z MSI, czy z Game tym Golden Sample, czy może z Zotaka albo jakąś inną kartę, a kurde, nie ma w sklepach ceny z dupy. Szkoda gadać. I przechodzimy sobie do ostatniego newsa dzisiejszego dnia. Słuchajcie, zrealizowana cena ETH osiąga dwuletni szczyt. No, cóż można powiedzieć? Wczoraj adresy ETH przechowujące przynajmniej jeden ATH osiągnęły ATH. Zobaczcie, tu mamy dane z Glassnode'a. Jeżeli ktoś lubi analizę rynku, Glassnode jest świetny, no ale kosztuje też dostęp do niego. Liczba adresów powyżej ETH ma ATH. Zobaczcie, mamy, które mają ponad 1 plus coinów, to jest 1 175 681. Poprzednia ETH to było 1 175 651. Czyli ETH się jednak rozwija, dotrzymali pierwszy raz warunków, i teraz, tylko na szybciutko, na kryptonaród.pl wchodzimy. Niech ja wam to odpalę. kryptonaród.pl. Słuchajcie, w momencie, gdy oglądacie newsy, bo gdy ja to nagrywam, to jest trochę wcześniej. Tu najprawdopodobniej już się pojawi konkurs. Jeżeli tam się coś magicznego nie zdarzyło, to oczywiście konkurs się pojawi. Być może regulaminu jeszcze nie będzie, nagrody będziecie mieli. Pierwsze zadanie konkursowe będzie. Tam jakieś jeszcze wodotryski dopracujemy. Także zaglądajcie. Wielki konkurs trwa. Playstation 4 do wygrania. Tutaj mam przy sobie. Dobra, przejdźmy teraz do podsumowania. Teraz Wam te Playstation 4 pokażę. Jest tutaj już wielokrotnie pokazywałem, jest się czym pochwalić, fajna konsola, być może na czwarte urodziny będzie piątka do wygrania albo coś nowego, zobaczymy, słuchajcie. Wczoraj mega live, słuchajcie naprawdę, wczoraj było grubo, było bardzo merytorycznie, wiele osób napisało, że jest to najlepszy live w historii, na początku przywalił mega merytoryką Kuba Mościcki z Teotesu, u wiceprezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, jednocześnie pojawił się, no i oczywiście autor książki Nie Inwestuj, jak dostanę to będzie recenzja na kanale, później dodatkowo później dodatkowo pojawił się to też Rafał Kiełbus wpadł też Bartek Juraszek później wpadł Rafał Zaorski, słuchajcie mega merytorycznie, szczególnie pod kątem rynków, spekulacji i tak dalej naprawdę kupę wiedzy, kupę mięsa jak to Maciek mówi, można było wyciągnąć no a kogo nie mogło zabraknąć na końcu oczywiście samego Maćka z 321krypto który pojawił się jeszcze później został, żeśmy pogadali sobie we dwóch skończyliśmy słuchajcie o północy powiem szczerze, że dzisiaj nie miał takiego zapierdzielu z robocie, pewnie żeśmy mogli z Maćkiem jeszcze kolejną godzinę gadać, naprawdę super no, czyli było te tradycyjne BUM! No, także oczywiście ja nie umiem tego w tym stylu mówić. U mnie jest stare, przysłowie kupujcie Satoshi, bo was rynek wykosi Powiem wam, jeden z lepszych live'ów, kolejny live, na którym było ponad 1300 chyba osób. Musiałbym zajrzeć oczywiście w statystyki kanału, ale to zrobię w tej chwili, słuchajcie. Zrobię w tej chwili, słuchajcie, to i zobaczę, ile było osób wczoraj na live'ie. Ja teraz postanowiłem, żeby osoby, które nie są na żywo, ja wycinam tą muzykę z rana, zawsze wycinam muzykę z początku live'a, żebyście nie musieli tej muzyki słuchać. Muzyki słucha się na żywo. Słuchajcie, było 1311 osób, to jest kolejny live, to jest chyba trzeci live z rzędu, w którym jest ponad 1300 osób. Także powiem wam. To jest trzeci live, i tu, żeśmy przebili też chyba Bitcoin Halving Live Celebration. Także powiem wam, trzy live z rzędu, trzy razy super wynik. Także bardzo się cieszę. Teraz tak, co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Słuchajcie, ukazało się dzisiaj odcinek z serii Status Report, gdzie troszeczkę podsumowałem te trzy lata na YouTubie, kolejne trzy lata przed nami. Cóż mogę powiedzieć, rozstrzygnąłem wszystkie konkursy? Proszę, obejrzyjcie odcinek, jeżeli wygraliście ja jutro wyślę do Patryka adresy BTC, jeżeli e, XRP mi jeszcze paru osób brakuje, ja wiem, że wyście wygrali, ktoś wysłał adres, ja nie będę 50 maili wysyłał, jeżeli komuś to nie pasuje to tam są drzwi, dziękuję, do widzenia czasami trzeba chwilę zaczekać, dostaniecie swoje XRP od BitBey'a. na pewno zdążycie jeżeli wszyscy się zgłoszą, będę czekał, tak, jeżeli nie dotrą do mnie powiedzmy te maile, nie wiem, do czwartku to nie będę czekał na resztę zwycięzców, wysyłam do BitBay'a, e, już mamy książkę jedną, książki zostały wylosowane rozmowa z Maćkiem, także naprawdę super. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oczywiście wszystkim sponsorom to był oczywiście Krypto Raport. Patryk był na live, świetnie wyszło. Sylwester Suszek z Bitbaya też świetne nagrody. Kod Mike Satoshi, dużymi liderami pisany drukowanymi. Zniżka w Bitbayu w shopie 15%. Bitcoin Phoenix tutaj, słuchajcie, dwie książki do tego 500 zł w BSV. Super Fenio, dzięki. Dzięki za Twoją robotę, którą robisz. Cóż mogę więcej powiedzieć? No słuchajcie, dla takich chwil warto żyć naprawdę kawał, żeśmy super społeczności zbudowali. To właśnie wy jesteście, dla, ja jestem tu dla was, tak? Dlatego właśnie nagrywam te filmy, bo to dzięki takim ludziom, takiej społeczności fajnie jest. Oczywiście zawsze trafi się jakaś gównozja, jakaś czarna owca, no ale ja zawsze mówię weź sobie kurek, weź sobie sznurek albo odkręć kurek, no i idź gdzieś tam, idź stąd, idź stąd, tak po prostu, idź. Fajni ludzie w 99,99% Fajni ludzie oczywiście są w tej społeczności, a są też wyjątki, wyjątki potwierdzające tą regułę, że ludzie są fajni. Także tyle. Tylko mogę powiedzieć jeszcze, że oczywiście w środę, jak to zwykle bywa trochę później, jutro, newsy jak zwykle, pracuję nad filmem Molisku, pracuję nad Safe rozmawiam z Safe Palem, zespół się odezwał. Być może będzie konkurs, parę w Safe Pali będzie do wygrania. Naprawdę, będę wam tu sypał mięsnym, mięsnym sprzętem bo po to rozwijam kanał, tak, to nie chodzi o to, ja nie chcę robić grup szkoleniowych, ja nie chcę robić jakichś tam różnych dziwnych grup sygnałowych i tak dalej, ja mogę współpracować, budować brand, czyli markę, przez to mieć lepsze współpracę, przez to mieć fajniejszych sponsorów, to jest takie, słuchajcie, błędne koło, chociaż bardzo pozytywnie błędne, bo jak jest więcej widzów, to są lepsi sponsorzy. Jak są lepsi sponsorzy, to są lepsze nagrody. Jak są lepsze nagrody, to jest więcej widzów, i kółko się zamyka. Czyli kręcimy się jak gówno w przerębli, oczywiście w pozytywnego słowa znaczeniu. Na koniec, oczywiście, podobało się, łapa w górę. No i cóż. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam oczywiście wszystkie osoby, które są na premierze. Też fajna nam się społeczność zrobiła. Trzymajcie się i do następnego razu!